Doda, 34L. Po śmierci prezydenta Gdańska zaapelowała do innych gwiazd, by razem zorganizowały koncert pod hasłem Stop Nienawiści. Kto odpowiedział? Wokalistka na Instagramie dała do zrozumienia skłóconym z nią gwiazdom, że w tym szczególnym czasie jest w stanie im wybaczyć. Padło nazwisko Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej. Reklama, kiedy odsłuchałam swoją piosenkę, Znak Pokoju, zrozumiałam. Że napisałam ją 15 lat temu, i przez 15 lat nic się nie zmieniło. Mam prośbę do wszystkich muzyków: może zrobimy coś razem w duchu tego utworu? Przekażmy sobie znak pokoju, zjednoczmy ludzi pod sceną, zróbmy koncert. Niech każdy artysta opowie. Jak przeżywa hejt na własnej skórze, mówi Rabczewska na swoim instastory. Zapraszając do koncertu między innymi Edytę Górniak i Justynę Steczkowską, z którymi od lat jest skłócona, apeluję do wszystkich artystów. Będzie to zapamiętane przez wszystkich. Może się to okazać plasterkiem na tarane. Wyciągam rękę do Edyty Górniak, do Justyny Steczkowskiej, do wszystkich dziewczyn, które za mną nie przypadają w branży. Pokażmy, że jesteśmy dorosłe, że jesteśmy. Ponadto że ludzie mogą w cywilizowany sposób walczyć o dobre idee razem. Na apel, rabczewskiej odpowiedziało sporo artystów, między innymi Beata Kozidrak, Iwona Węgrowska, Hony Skarbek, Saszan, Grzegorz, Hyży, Natalia Schroeder, Landberry, Sarsa, Patrycja Kazadi, Alek Baron, Kasia Cerekwicka, Dawid Kwiatkowski Magda Steczkowska. Magda Gessler zadeklarowała, że ugotuje coś dla uczestników show. Wspomniane panie. Czyli Edyta Górniak i Justyna Steczkowska na razie wymownie milczą? Ta ostatnia przebywa w Indiach i kontakt z nią jest utrudniony. Zobacz więcej materiałów.